Autoimmunologiczne zapalenie wątroby. W skrócie AZW to przewlekła choroba wątroby, nieleczona prowadzi do marskości. Statystycznie najczęściej chorują ludzie w wieku 40-60 lat. Kobiety chorują 4 razy częściej niż mężczyźni. Przyczyna choroby nie jest znana. Podejrzewa się, że u ludzi z pewną predyspozycją genetyczną, na skutek czynnika wyzwalającego, np. zakażenia lub leków, dochodzi do reakcji autoimmunologicznej. Wyróżniamy dwa rodzaje autoimmunologicznego zapalenia wątroby. Typ pierwszy i typ drugi. AZW typu pierwszego zaczyna się zazwyczaj w wieku dorosłym, cechuje się zmiennym przebiegiem, czyli okresem zaostrzeń i remisji i dobrze reaguje na leczenie. AZW typu drugiego zaczyna się zazwyczaj w wieku dziecięcym, cechuje się stałym, często ostrym przebiegiem, słabiej reaguje na leczenie. AZW często przebiega w sposób skąpoobjawowy, czyli mało charakterystyczny. Najczęstszym objawem jest zmęczenie, które nasila się w ciągu dnia. Może pojawić się uczucie dyskomfortu lub bólu w prawej górnej części brzucha. Są przypadki, że rozwija się bezobjawowo, aż do momentu marskości wątroby. W diagnostyce wykonuje się morfologię, gdzie zwiększone będą ALT i AST, przy czym ALT zazwyczaj zwiększone jest bardziej. Zwiększone są również przeciwciała IgG. Charakterystycznym jest występowanie autoprzeciwciał, takich jak ANA czy SMA. W celu potwierdzenia diagnozy niezbędna jest biopsja. W leczeniu stosuje się GKS, czyli glikokortykosteroid, np. prednizon, immunosupresor, np. azatiopryna. W ostateczności wykonuje się transplantację. Do najczęstszych powikłań należy marskość wątroby i rak wątrobowo-komórkowy. Rokowanie zależy od tego, czy udało się osiągnąć remisję. GKS jest skuteczne w około 80%. Od podstawienia diagnozy i rozpoczęcia leczenia 10 lat przeżywa około 90% chorych, 20 lat przeżywa około 70% chorych. Czasami pomimo leczenia rozwija się marskość. Dotyczy to około 20% chorych. Bez leczenia marskość rozwija się zawsze. Dlatego ważne jest raz na kilka lat wykonywanie badań biochemicznych krwi.